Piszemy wzór na prędkość kątową kół samochodu. Pamiętamy o tym, że w każdej chwili punkty na obwodzie kół mają prędkość liniową V taką, jaką posiada samochód. Zatem przechodzimy od prędkości kątowej do liniowej. Związek omega równa się V przez R ma z lewej strony ekranu. Omega 0 będzie równe V0 dzielone przez R. I to już wszystko. Z tej zależności wyznaczamy poszukiwane przyspieszenie kątowe.